jak się pani miewa w czasach pandemii? Czy łatwo jest scenarzyście, pisarzowi, producentowi funkcjonować w tych dziwnych czasach, w których przyszło nam żyć? Ja myślę, że akurat to, szczególnie te dwa pierwsze zawody, scenarzysta, pisarz, to pandemii miewają się świetnie, ponieważ w gruncie rzeczy pracują tak samo, jak pracowały do tej pory, czyli siedzą w domu przed komputerem czy laptopem i pracują i tyle. To są samotnicze zawody, w związku z tym brak kontaktu z ludźmi takimi na co dzień, dużą ilością ludzi w pracy, jest rzeczą absolutnie normalną. Z producentem już jest troszeczkę gorzej oczywiście, ale przy dzisiejszych możliwościach kontaktów za pomocą mediów elektronicznych, to też jest możliwe. My skończyliśmy właśnie w sobotę zdjęcia do czwartej części filmu Kogel Mogel i ja codziennie dostawałam za pomocą właśnie takiego przesyłowego portalu materiały podmontowane już z poprzedniego dnia pracy, więc na bieżąco mogłam to oglądać i wprowadzać w razie czego jakieś korekty. Powiem szczerze, że mam nawet kolegę, który jest producentem i w tej chwili produkuje film, a ugrzązł w Tajlandii z powodu pandemii. A Ilonie Łebkowskiej jako mamie, żonie, babci dobrze się funkcjonuje? Nie boi się pani o bliskich? Nie, no boję się oczywiście, sama się boję trochę o siebie, bo jestem jednak w grupie ryzyka i dlatego z mężem staramy się jednak nie ryzykować. Nie korzystać z rozmaitych możliwości, które już w tej chwili są, nawet podróży czy wypoczynku gdzieś poza domem, ze względu właśnie na to, żeby nie narażać się na kontakt z ludźmi, co do których nie ma pewności, czy są zdrowi, czy będą nosić maseczki i tak dalej. No szczęście polega na tym, że mamy dom na wsi z bardzo dużym terenem, niedaleko pod Warszawą, więc nie wyłącza mnie to też z żadnej możliwości kontaktów takich właśnie warszawskich, a jednocześnie ten dom jest na tyle duży i tak jakby urządzony, że nie wpadamy tam na siebie, jest wielki ogród, jest taras. Zasilony i wszystko to zorganizowane, że od połowy marca właśnie głównie siedzimy tam. I ja może jestem trochę mniej zadowolona, bo jestem bardziej osobą towarzyską, a mąż jest zachwycony, bo ten dom kocha i on właściwie Pytam o to samopoczucie, bo piszą wszędzie, że społeczeństwo źle znosi ten lockdown, że wzrosła sprzedaż antydepresantów, ludzie umawiają się online ze specjalistami. Mówi się już profesjonalnie o takim po-covidowym schorzeniu i tak się zastanawiam i chciałam panią o to spytać, czy może wzrośnie zapotrzebowanie na taką tematykę produkcji, które powinny po pandemii wychodzić? Zastanawiam się, czy jeśli to wszystko minie... Czy od razu będziemy chcieli o tym czytać, oglądać filmy? Może trzeba troszeczkę od tego odpocząć i zacząć normalnie żyć, a dopiero potem z jakiejś perspektywy spojrzeć na ten dziwny czas. Natomiast ja myślę, że oczywiście jest tak, że mnóstwo ludzi w dzisiejszych czasach, tak jak ja obserwuję swoją córkę, rówieśników, jej trochę młodszych ludzi, przyzwyczaili się wszyscy do tego, że właściwie świat jest w zasięgu ręki, że w ciągu sekundy można sobie zarezerwować bilet na weekend i polecieć do Paryża i to nie musi być żadna planowana podróż, tylko to może być po prostu decyzja ad hoc i mnóstwo młodych ludzi w taki sposób funkcjonowało w sposób też towarzyski, bardzo intensywny i te wszystkie ograniczenia, które są, chociażby takie, że nie wiem, co drugi stolik w restauracji i tak dalej, im bardzo przeszkadzają. Ponieważ gorzej znoszą. Myślę, że ludzie z mojego pokolenia znoszą to naprawdę dużo spokojniej, ponieważ my jesteśmy przyzwyczajeni i potrafiliśmy sobie w pamięci odtworzyć te czasy, kiedy tak naprawdę jedyną taką dostępną rozrywką była książka i telewizor i właściwie teraz mamy to samo, z tą tylko różnicą, że kanałów w telewizorze mamy więcej.
i w gruncie rzeczy nie odczuwamy tego jako coś bardzo nas ograniczającego, bo my do czasów ograniczeń byliśmy przyzwyczajeni. Choć mówi pani, że brakuje pani kontaktów tych międzyludzkich, jest pani osobą towarzyską, to może stąd te pokowidowe schorzenia, że ludziom brakuje kontaktu z ludźmi, chociaż uważam, że one w tej społeczności interaktywnej trochę wygasają. Ale wydaje mi się, że właśnie po pierwsze są te możliwości kontaktów przez za pośrednictwem na przykład właśnie mediów takich elektronicznych. I ja mam taką sytuację akurat w rodzinie, rzeczywiście to nas najbardziej tutaj w tej pandemii uwiera i boli, ponieważ mamy wnuki, które mieszkają za granicą. Mieszkają w Izraelu, czyli w kraju, w którym cały czas jest problem z przylotem do Izraela, ponieważ tam jest wyjątkowo dużo, jak na tak mały kraj, zakażeń. W związku z tym w tym roku wnuki po raz pierwszy nie odwiedziły nas od kilku lat, po raz pierwszy nas nie odwiedzili w czasie wakacji i było to przykre zarówno dla nich, jak i dla nas. Natomiast ich tata, który z kolei ugrzązł tutaj, bo tutaj pracuje, no widuje się z nimi właściwie codziennie za pośrednictwem jakichś tak właśnie tych komunikatorów internetowych. Czyta młodszym synom książki na dobranoc, jest na bieżąco, jeśli chodzi o tam sprawy szkolne starszych dzieciaków, więc myślę, że to też jest, oczywiście to nie jest to samo, co przytulenie się do taty, ale jednak mimo wszystko wyobraźmy sobie, że to jest 20 lat wcześniej ta pandemia, no to odcięcie jest naprawdę odcięciem. Telefony drogie i też nie zawsze dostępne. Więc teraz i tak nie jest tak najgorzej. Ja uważam, że mnie brakuje może nie tyle jakichś wielkich spotkań, bo ja tłumnych spotkań nie lubię, tylko takich normalnych, żeby po prostu face to face. Tak, usiąść przy stole w cztery osoby i pogadać. A teraz po prostu, jako że nasi znajomi to też są osoby, które już są w takim wieku, że powinny bardziej uważać, ani oni nie są do tego tacy strasznie wyrywni, ani my. Mhm. Oczywiście mamy z nimi kontakty, telefon i tak dalej, maile, ale jednak to nie to samo. Natomiast no, ja nie odczuwam tego jakoś tak bardzo, bardzo stresująco i przede wszystkim mam też szczęście, że mnie nie dotknęły te wszystkie problemy ekonomiczne, to znaczy utrata pracy czy coś takiego. Jak mówię, zrobiliśmy w czasie pandemii w tej chwili film. Kiedy ten film trafi na ekrany? A, to już druga sprawa. Mhm. Bo oczywiście na razie kina niby są otwarte, ale tak naprawdę w nie w ogromnych ograniczeniach, dokładnie. Znaczy, wie pani co, no, teatry w Warszawie na przykład są pełne w tych granicach 50%. Ja myślę, że ludzie są złaknieni właśnie wyjścia do normalności. Wcześniej tak nie było. Ale jeśli chodzi o kina, nie. Chodzi o coś takiego, że na przykład teatr, jak się otworzyły teatry, to zaczęły być naprawdę pełne. Mówię, w granicach 50%. Bo może w kinie nie mają czego oglądać. Ale to jest napędzająca się historia. To znaczy, jeśli wróci publiczność, to producenci nie będą puszczać filmów do kin, bo film się wyłoży. No, miała być z powodu pandemii wiosną, przesunięto wiosenną premierę najnowszego Bonda. Miał być w listopadzie. W tej chwili już wiadomo, że w listopadzie ten Bond do kina nie wejdzie. To jest drogi film. W związku z tym puszczenie go w tej chwili do kin, kiedy on nie ma szans na taką widownię, na jaką, jakby to powiedzieć, zasługuje ze względu na popularność tego cyklu i tak dalej. Jest bez sensu. Jest bez sensu. Więc my na przykład też się zastanawiamy, teoretycznie mamy mieć premierę, mamy taki termin zarezerwowany 6 stycznia, ale bardzo możliwe, że przesuniemy to. Zobaczymy. W tej chwili jesienią zaczynają się pojawiać pierwsze filmy. Takim sprawdzianem będzie film Wegi, który 4 września ma mieć premierę. I zobaczymy. Natomiast ja myślę, że tu jest różnica między teatrem a kinem. Teatr to jest rzeczywiście spotkanie takie sam na sam z żywą sztuką i ludzie oglądali to zawsze w większym skupieniu i to jest trochę inna widownia niż widownia kinowa. Więc właśnie o to chciałam spytać, czy to nie jest właśnie odpowiedź na to, dlaczego teatry teraz są bardziej oblegane? A kino to zawsze było tak, a to popcorn, a to kola, a to objąć dziewczynę na tylnym... A może widz kinowy jest właśnie w kryzysie tym ekonomicznym? To może przez to, że stracił... Myślę,
Może też, a poza tym w czasie pandemii nauczyliśmy się bardzo intensywnie korzystać z, na przykład z serwisów streamingowych. Netflix. Ja wiem, tak, że mnóstwo osób, które nie miały abonamentu na przykład Netflixa, czy HBO Go, czy Amazon Prime, czy czegoś takiego, wykupiła te abonamenty i w tej chwili właściwie myślą sobie, kurczę, będę szedł do kina 2 godziny w maseczce, popcornu nie zjem, coli nie wypiję na sali, to dlaczego ja nie mam obejrzeć tego w domu na sporym ekranie telewizora i na swoich warunkach, prawda? Więc to myśli pani, że to może jest początek drogi czy jakiejś zmiany, jeśli chodzi w ogóle o politykę kina, czy o to, jak ono funkcjonuje? Ja mam nadzieję, właśnie że te portale streamingowe. Było już dużo tych kryzysów. Kiedyś mówiono, że jak pojawiała telewizja, to że ona zabije kino. Ale jednak mimo wszystko oglądanie wspólne filmu w wypełnionej sali jest takim przeżyciem innego typu niż oglądanie w domu, mimo wszystko. Wyobraźmy sobie oglądanie na przykład komedii w domu, gdzie siedzi się z żoną czy z dzieckiem i śmieją się 3 osoby. Dokładnie, a nie cała sala. Czy cała sala, czy nagle w momencie, kiedy jest to jakiś thriller czy coś, w tym samym momencie cała sala wydaje z siebie jęk strachu, bo jest jakaś scena wyjątkowo przejmująca. To jest doznanie, którego będzie nam brakować i moim zdaniem widz wróci do kin. Tylko po prostu właściwie nie wiadomo, co powinno być pierwsze. Pierwsze powinno być repertuar pewnie, żeby wiedzieli, że mają po co pójść i że mogą w kinie zobaczyć coś, czego właśnie na platformie streamingowej nie będą mieli. Prawda? Dokładnie. Więc tak, to jest takie czajenie się z obydwu stron, prawda? Więc zobaczymy, jak to będzie. No. Ja spytałam o to panią na początku, czy ta covidowa rzeczywistość zmieni zapotrzebowanie na seriale, w sensie na ich tematykę, bo właśnie kolejne pytanie miało być takie, czy w ogóle serial ma taką swoją misyjność, czy ma jakieś właściwości, czy powinien mieć cechy terapeutyczne, czyli ludzie powinni oglądać to, czego akurat potrzebują. Mi się wydaje, że to jest tak, że seriale oczywiście tak, mają taką misję. Natomiast ta misja jest różna, bo może być oczywiście współczesny serial obyczajowy, gdzie jest szansa przekazania pewnych ważnych wątków, tematów społecznych. Mhm. A może być serial, który jest na przykład thrillerem i tak jak wiedzą psychologowie, pozwala rozładować swoje lęki na przykład. Prawda? Są jak opowiadanie bajek strasznych dosyć bracia Grimm, jest też potrzebne dziecku, żeby swoje lęki rozładowało przy bajce w bezpiecznej sytuacji, niż żeby walczyło z nimi samo. Więc są bardzo różne teorie na ten temat. Ja myślę, że to jest przede wszystkim jednak rozrywka, ale oczywiście serial, tak jak i filmy, każdy inny, w dużej mierze jest odbiciem rzeczywistości, problemów, które w tej rzeczywistości pulsują, są istotne, są ważne. Więc czyli istnieje portret psychologiczny domniemanego widza, pod którego scenarzysta się podpisuje, czy próbuje się dostosować? Ale oczywiście, że tak. To znaczy, to nawet nie jest może portret psychologiczny, ale ten widz, do którego my zaczynamy mówić, jest dość ściśle wyznaczony przez nadawcę porą emisji, prawda, z stacją, w której jest wyświetlany. Innego typu widownie mamy w TVN, innego typu w telewizji publicznej. Jeszcze innego w Polsacie. Dokładnie. Więc wtedy, kiedy robimy film dla określonej stacji i wiadomo, że będzie wyświetlany czy to o 18, czy o 20, czy może o 21.30, to wyznacza też jakby tego widza, który zasiądzie w tym momencie przed telewizorem. Musimy mówić do niego innym językiem, musimy poruszać inne tematy, a przynajmniej nawet jeśli te same tematy, to w inny sposób. I inny jest też zakres naszej swobody twórczej, takiej jak język, drastyczne sceny i tak dalej, prawda? Mało tego, pani powiedziała, że gdyby Platforma Obywatelska oglądała pani seriale M jak miłość, nie przegrałaby wyboru, więc i elektorat inny zasiada przed stacjami. Oczywiście tak. Oczywiście, że tak. Ja myślę, że to jest właśnie ten problem naszych niektórych partii politycznych, że oni nie bardzo znają ten elektorat, do którego mówią. Do którego powinni mówić, bo oni znają ten elektorat, który ich na pewno słucha. Czyli
przekonują przekonanych, natomiast nie umieją dotrzeć do tych, którzy nie są do ich przekonani, czyli pozyskać tego szerszego elektoratu, no ale to już jest sprawa inna. Natomiast na pewno seriale są skrojone pod określoną publiczność, to jest jasne. Czym innym są oczywiście takie serwisy streamingowe jak Netflix, gdzie zobaczy się wszystko. I dla każdej widowni, i ambitne filmy dokumentalne, i trudne filmy fabularne, i filmy z młodymi bohaterami, i filmy ze starszymi bohaterami. To jest oferta niesłychanie szeroka. Jest tam oczywiście mnóstwo chłamu. Jasne. Ale wszędzie... i ambitnych produkcji również. I znajdują się takie perełki, na które byłoby bardzo trudno trafić, wydaje mi się, bo nie wiem, czy na przykład u nas znalazłby się dystrybutor, który by szeroko rozpowszechniał taki film jak Nasze noce z Redfordem i Fondą, czyli dwoje starszych bohaterów. U nas się uważa, że do kina chodzi przede wszystkim widz w wieku lat, powiedzmy 14, 15, 35. I to w walentynki. Tak. Dlatego się do nich kieruje to, prawda? Natomiast to chociaż jest... Chociaż pani kiedyś powiedziała, pani jako tworząca same perły, tak mi się wydaje, i to nie są żadne konwenanse, że nie potrafiłaby stworzyć filmu dla młodzieży, serialu dla młodzieży. Tak, ponieważ ja już nie mam kontaktu z tą publicznością bliskiego, poza wnukami, ale też mówię, oni żyją w innym kraju, więc to jest też trochę co innego. Natomiast moja córka ma 42 lata, no to już nie jest młodzieżą, tylko jest bardzo normalnie dorosłą, poważnie osobą. Jasne. Natomiast jest coś takiego, że u nas na przykład jest natychmiast opór, jeśli chce się właśnie zrobić film, w którym jeden z bohaterów jest osobą starszą. Ja na przykład pamiętam, jakie były straszne przepychanki z koproducentem, czyli ze stacją TVN, kiedy robiliśmy film Nigdy w życiu według książki Katarzyny Kocholi, gdzie bohaterka była nie młodzieżą. Trochę po 40. I koniecznie chciano nas zmusić do tego, żebyśmy obsadzili dużo młodszą aktorkę. Ja mówię, okej, no ale to wtedy to dziecko będzie niewiarygodne, że jest to 16-latka, prawda, i tak dalej. Zatem mówię, to jest zupełnie inna opowieść. Czym innym jest dla młodej kobiety 30-paroletniej, że ją mąż zostawia, bo przed nią jest jeszcze dużo więcej jakby życia, a co innego dla osoby po 40. To jest też inna opowieść. I przeforsowała pani swoją tak, ideę. Tak, przeforsowałam, ale to była wielka walka. Ja mówiłam, naprawdę ja się na to nie zgadzam. Nikt nie pójdzie na bohaterkę, która ma 40 parę lat. No, okazało się, że jednak ludzie poszli, prawda? Mhm. Więc trzeba mieć przekonanie do tego, ale też trzeba mieć jakiś argument. Ale nie jest to łatwe, na pewno. Nie jest to łatwe. Mhm. Tworzyć takie perełki, być takim rozchwytywanym scenarzystą, rozpoznawalnym, to jest kwestia jakiegoś daru, wyczucia, doświadczenia, konkretnego talentu? Jak to pani ocenia? Ja myślę, że to jest rzemiosło, którego można się w dużym stopniu nauczyć. Oczywiście jakiś tam element, nie wiem, może nie nazwałabym to talentem, ale pewnymi umiejętnościami, takimi, takimi cechami charakteru, czyli trzeba lubić ludzi, trzeba obserwować rzeczywistość, trzeba być blisko tych ludzi rzeczywiście, żeby wiedzieć, do kogo się mówi. Wtedy się trafi do nich również swoim filmem. Często jest tak, że wielu twórców żyje gdzieś w zamku na Szklanej Górze. W związku z tym robią filmy bardzo hermetyczne, ciekawe, poruszające, ale nie trafiające do szerokiej widowni, tak zwane w cudzysłowie festiwalowe. Natomiast jeśli chce się robić filmy dla szerokiej publiczności, filmy czy seriale, to moim zdaniem trzeba być bardzo blisko życia. Więc pani od początku chciała robić takie seriale i filmy dla tej właśnie szerokiej, dla 12 milionów ludzi w szczycie oglądalności? Jest tak, że zaczynałam od filmów może trochę bardziej ambitnych, ale to nie jest tak, że się na tym zawiodłam. Po prostu w pewnym momencie dostałam propozycję pracy przy serialu Klan. Okazało się, że dobrze mi to wychodzi. Jedna propozycja pociągała za sobą następne. I w ten sposób to się stało taką moją specjalizacją. Zrobiłam jedną komedię typu na przykład Och, Karol. Przed wielu laty ten pierwszy Och, Karol. No to się okazało, że komedie mi wychodzą też nie najgorzej. Poszły później za tym Kogiel Mogiel.
Tak, natomiast oczywiście mam w sobie czasem taką tęsknotę zrobienia czegoś zupełnie innego i zdarza mi się tak, że wchodzę w jakąś propozycję czasem w innej roli. Byłam na przykład koproducentem takiego filmu Warsaw by Night, który zresztą niedawno trafił do Netflixa i był nawet tam bardzo dobrze oceniany. I po prostu weszłam w to jako koproducent z własnymi pieniędzmi, bo uważałam, że to jest taka opowieść, którą chciałabym sama zobaczyć na ekranie i chciałam z przyjaciółmi nad tym wspólnie popracować. Więc w innej roli robię też inne rzeczy, prawda? Na przykład właśnie jako producent. I to mnie też bardzo bawi. Więc myślę, że to jest tak, że po prostu mam ten rodzaj talentu, taką łatwość pisania. A czy doświadczenie życiowe, osobiste, czy dom, z którego pani wyszła, pomógł w wyobraźni scenarzysty? Dom, z którego wyszłam, na pewno pomógł mi w posługiwaniu się językiem, w pisaniu. Ponieważ mój tata, który był naukowcem, historykiem, ale miał świetne pióro i bardzo zwracał na to uwagę, jak mówiliśmy w domu i też potrafił mi udzielić bardzo takich cennych i dobrych wskazówek w momencie, kiedy pisałam wypracowania. Podsuwał mi też jakieś książki, które uważał za interesujące odpowiednie do mojego wieku i to mnie w dużym stopniu kształtowało. To przyznaję, że dom rodzinny dał mi pewien taki kapitał, ale też dał mi jedną rzecz, która jest niezmiernie cenna w pracy scenarzysty, szczególnie serialowego, czyli obowiązkowość, terminowość, solidność. Ponieważ jak sobie żartujemy w środowisku scenarzystów serialowych, tylko śmierć uzasadnia nieoddanie odcinka w terminie. Bo wiadomo, jeśli serial jest w produkcji, w emisji, no to te terminy są rzeczą podstawową. I czy człowiek chory, czy zdrowy, czy w lepszej formie psychicznej, czy w gorszej, czy ma jakieś swoje kłopoty, czy ma akurat dobry okres w życiu, to musi to napisać. I taka sumienność... Słyszę teraz w pani głosie Annę Sobańską. Trochę zaczynam się bać. Ale trochę tak jest oczywiście, że to jest coś takiego, czy człowiek, mówię, jest chory, czy przewraca się, czy jest naprawdę załamany, musi to robić. I mnie tego nauczył dom, to znaczy obowiązkowości, sumienności i pracowitości. I to jest coś, co mi się bardzo przydało. Natomiast myślę, że potem ukształtowało mnie moje własne życie i jak mówię dla scenarzysty, każde doświadczenie życiowe, nawet najtrudniejsze, jest gigantycznym kapitałem, z którego się potem czerpie się wprost, opisując swoje życie. Oczywiście też można, ale czerpie się w ten sposób, że skoro samemu przeżyło się rozmaite, dość skomplikowane, trudne i czasem dziwne perypetie, to ma się dużo większe zrozumienie, że różne rzeczy się mogą zdarzyć, umie się je w jakiś sposób prawdziwy przedstawić. Nie jest to opowieść, która jest dla nas bajką o żelaznym wilku, tylko gdzieś z tych naszych doświadczeń, z naszych traum, z naszych radości czerpiemy w ten sposób. Inspiracje. I te opowieści są tak, opowieści są bardziej prawdziwe. Myślę, że ktoś przeżył mało, nie byłby w stanie napisać dobrego scenariusza? Jest trudno. To znaczy ja myślę, że to jest tak, że ktoś, kto jest szczęśliwą żoną i matką od 20, nie wiem, 4 roku życia do śmierci z tym samym mężem, w tym samym mieszkaniu i bez żadnych zawirowań życiowych, troszeczkę chyba trudniej mu byłoby napisać coś poruszającego i coś takiego prawdziwego, głębokiego. Tak mi się wydaje. Mhm. Czy pamięta pani konkretny moment, kiedy stała się sławna? Bowiem nie każdy scenarzysta w Polsce jest rozpoznawalny, że mogłabym powiedzieć, że o, idzie scenarzysta drugiej szansy, czy życia na krawędzi. Tak, to był taki moment, to ja pamiętam, moment, w którym po prostu sława mnie dogoniła, że tak powiem. Wyglądało to w ten sposób, że szukaliśmy bliźniaków do serialu M jak miłość i jako, że nie mogliśmy znaleźć, niestety... Notabene Siedlczan. Tak, Siedlczan, właśnie, oczywiście. Więc ja już w desperacji stwierdziłam, że może trzeba po prostu jakiś wystosować apel do narodu. A tak. I rzeczywiście wystąpiłam gdzieś tam po chyba, czy przed, na dobre i na złe,
które było już wtedy emitowane, z takim właśnie apelem, że szukamy do nowej produkcji bliźniaków w takim wieku i tak dalej. I następnego dnia poszłam kupić jakieś jarzyny do warzywniaka w okolicy mojego domu i pani spojrzała na mnie i powiedziała: o, to pani jest od tych seriali, ja widziałam panią wczoraj w telewizji, pani szuka bliźniaków. No i w ten sposób stałam się rozpoznawalna. Więc... I wtedy dla tej szerszej widowni, o której mówiłam, dla telewidzów, dla fanów, stała się pani częścią show biznesu, on jest straszny. Tak, tak. To ma swoje dobre i złe strony. Dla mnie dobrą stroną tej mojej popularności było to, że bardzo wiele osób dowiedziało się, kto to jest w ogóle scenarzysta. Bo kiedyś to właściwie może ktoś wiedział, że jest jakiś reżyser, czyli ktoś, kto robi cały film. A przede wszystkim wiedziano, kim są aktorzy, którzy odgrywają rolę. Natomiast scenarzysta to była postać kompletnie jakby nierozpoznana. Nie wiadomo było, czym on się zajmuje. I w momencie, kiedy ja byłam scenarzystką kilku kolejnych seriali, które z sukcesem się pokazywały na ekranach, to ktoś to skojarzył, że jednak za taką produkcją stoi również ktoś, kto to wymyśla i pisze. I dzięki wywiadom ze mną i tak dalej, wiele osób się zorientowało, kto to jest. Więc myślę, że zrobiłam dużo dla naszego zawodu i to mnie bardzo cieszy. Ale oczywiście pewna utrata prywatności jest rzeczą ciężką. W tej chwili ja już na całe szczęście bardzo ograniczam swoją działalność taką medialną i też już mniej mam propozycji wywiadów albo je bardzo selekcjonuję. Więc przestano już mnie tak strasznie rozpoznawać, choć to się oczywiście też jeszcze zdarza. Ale rzeczywiście kiedyś to nie było fajne, bo jest coś takiego, że na przykład miłą jest rzeczą, że ludzie cię lubią i rozpoznają. Ale jednak jeśli człowiek zmęczony i w kiepskiej formie psychicznej i idzie z siatami przez bazarek jakiś i fanka się rzuca na szyję i całuje, to no jest to jakieś takie czasem krępujące. Więc rzeczywiście jest to też czasami krępujące dla bliskich. No, w momencie, kiedy na przykład, nie wiem, leciałam z córką na wakacje gdzieś samolotem i nagle ktoś mnie rozpoznał i pół samolotu sobie ze mną chciał robić zdjęcia, to ja widziałam, że córka po prostu tylko zęby zaciskała z wściekłości, bo po prostu była to sytuacja dla niej jakaś niefajna. Nie wypadało mówić wtedy, pani mnie z kimś pomyliła. Tak, to wtedy tak, ale teraz już czasami mówię. Jest pani świadoma swojej silnej pozycji w świecie filmu, show biznesu, tak to nazwę ogólnie? Tak, myślę, że tak, oczywiście, bo na pewno jestem osobą w tym środowisku znaną i nawet jeśli ktoś mnie nie lubi albo nie ceni tak bardzo mojej twórczości, to jednak często ludzie doceniają to, co ja dla tego środowiska staram się robić, bo też działam społecznie w naszych organizacjach zawodowych, w ZAIKS-ie, założyliśmy Gildię Scenarzystów Polskich, której jestem przewodniczącą po to, żeby bronić interesów zawodowych tej grupy. Więc na pewno jest tak, że jestem ekspertem Państwowego Instytutu, Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, więc na pewno ta pozycja jest dość mocna. I ja się staram to wykorzystać no, dla mojego środowiska i dla jakichś dobrych spraw. Nigdy nie odmawiam udziału w jakichś akcjach społecznych czy pomocowych. Staram się coś dobrego robić z mojej popularności. Pani seriale były też trampoliną dla mało znanych aktorów do ich kariery. Oni potrafią być wdzięczni. Czy pani oczekuje w ogóle wdzięczności od mało znanych nazwisk, że nagle dzięki pani serialom są sławni? Nie oczekuję może wdzięczności. Oczekuję tego, żeby byli lojalni wobec tej produkcji, która ich gdzieś wyniosła do szyny. Tak. Bo to jest pewien kłopot tylko, że ktoś, kto staje się znany, nagle zaczyna dostawać rozmaite inne propozycje i nagle ten serial, który sprawił, że on się tym znanym aktorem stał, schodzi na dalszy plan. I jest dla niego ciężarem. Jest dla niego ciężarem. To znaczy ja też rozumiem, że bywa ciężarem. Więc ja nigdy nie mam pretensji tak naprawdę wbrew temu, co pisze często prasa kolorowa, do aktorów, którzy chcą odejść. Bo ja to rozumiem, tylko chodzi o to, jak to odejście wygląda. Czy jest to
fajne, lojalne, w jakiejś wzajemnej sympatii. No, chwilę przed naszym nagraniem dostałam, nie wiem, SMS-a od Kasi Zielińskiej, mamy ochotę pójść sobie na kawę i pogadać trochę. Moja następna rozmówczyni. Tak, prywatnie po prostu w taki sposób, bo ja bardzo ją lubię, bardzo lubię i obserwuję tak z pewnej oddali, ale lubię jej rodzinę, ma bardzo fajne dzieciaki i wydaje mi się, że w ogóle fajnie pokierowała swoją karierą i ja nie mam pretensji do tego, że ona postanowiła odejść z Barw Szczęścia, absolutnie nie. I jestem z nią naprawdę w bardzo dobrych stosunkach i ja wiem, że ona ma świadomość tego, co mi zawdzięcza, ale ja nie oczekuję tego, że będzie lecieć do mnie w każde urodziny z kwiatami. Boże broń. Absolutnie. To jest nawet dla mnie krępujące i nie lubię na przykład takich sytuacji, że ktoś z aktorów przysyła mi jakiś prezent albo coś takiego, to absolutnie ucinam. To i oni wiedzą już, że to raczej ze mną nie przechodzi. Natomiast lubię wiedzieć, że ktoś to docenia. I szanuje. Tak, i szanuję. I że się lubimy i że mimo, że nie pracujemy już razem, to nadal mamy dla siebie sympatię i możemy na siebie liczyć w jakiś sposób. Bo otwarcie pani też mówiła o takich postawach niefajnych, odchodzenia bez wcześniejszego uprzedzenia, że stawia to ekipę producenta, scenarzystę w słabej pozycji. Tak. To jest właśnie trudne, jeśli wokół tego też się robi taki nieprzyjemny dym, taka atmosfera jakichś wzajemnych oskarżeń, podejrzeń, nieprzyjemnych właśnie komentarzy w gazetach. Po co to? To nikomu nie służy, ani temu aktorowi, który odchodzi, ani twórcom serialu. To jest naprawdę niepotrzebne. Natomiast, wie pani, jest też coś takiego. Ja podam to jako przykład, tą właśnie wdzięczność i przyjaźń i to, jak tego nie ma. Otóż w wypadku książek, które napisałam dwie powieści, tak jak pani tu zacytowała jedną i drugą trochę też, to za każdym razem na okładce były tak zwane, jak to się mówi, polecajki, prawda? Dokładnie. I wydawnictwo pytało mnie się, czy może mogę poprosić kogoś znanego, aktorek na przykład, swoich, żeby taką polecajkę napisała. Ja mówię, oczywiście poproszę. I na, w pierwszej książce była właśnie Kasia Glinka i Terenia Lipowska. I one, jak je zapytałam o to, to natychmiast się zgodziły absolutnie i tak dalej. W wypadku drugiej książki z wydawnictwem rozmawiałam i oni powiedzieli mi, że też może byłoby dobrze. I była Ania Mucha. I Kurdej Szatan Basia. Była Basia Kurdej Szatan. A trzecia aktorka, której nazwiska nie powiem. Aktorka, która zagrała w moim filmie dużą rolę, z którą jest bardzo kojarzona. I jak wyglądała ta sytuacja? Ja do niej napisałam SMS-a, czy mogłabyś, bo jesteśmy po imieniu, czy mogłabym ci przysłać maszynopis mojej książki, jakbyś przeczytała ewentualnie i jeśli ci się spodoba, napisała parę słów na okładkę. Ależ oczywiście wyjeżdża właśnie na urlop, będę miała co czytać, przyślij. Wysłałam. Za chwilę książka się ma ukazać. Okazuje się, że jest napisana ta polecajka, fajna, dosyć taka, nawet powiedziałabym entuzjastyczna, ale z wydawnictwa do mnie dzwonią, mówią: pani Ilono, no jest taka dziwna sytuacja, bo agentka pani, tu pada nazwisko, przysłała nam fakturę. Ja mówię, słucham? No tak, powiedziała, że ona zawsze w takim wypadku takie rzeczy pisze za pieniądze. I że tym razem też, i że ze względu na naszą długą znajomość zastosowała taką stawkę, którą tam 2000 chyba. I była pani rozczarowana? Zła? Tak. Uważam, że to było nie fair. To było absolutnie nie w porządku. Przede wszystkim dlaczego? Dlatego, że jak miałyśmy tą wymianę SMS-ów, to ona o tym nie wspomniała. Powiedziała, chętnie napiszę, moja stawka jest 2000, tak? Mhm. Czyli ja po prostu gra w otwarte karty, a nie jakieś... Tak, oczywiście. A to było dla mnie totalnym zaskoczeniem. I stwierdziłam, że hello, to już teraz wiem o co chodzi, z kim mam do czynienia. Tak brutalny jest chyba show biznes, czy nie? No właśnie, może nie wszyscy w tym show biznesie w taki sposób działają i ja sobie cenię te osoby, które tak nie działają, ponieważ sama robię mnóstwo rzeczy
pro bono, za darmo, czy tam scenariusze młodych ludzi, nie biorąc od nich pieniędzy za uwagi, za porady i tak dalej, i tak dalej. Robię mnóstwo rzeczy, które są, kosztują mój czas i mój wysiłek. Za darmo. Komuś się bardziej w życiu powiodło, powinien, a już między znajomymi, bliskimi, my się z tą aktorką znamy 30 parę lat. No to ja uważam, to faktycznie nie fair i ma prawo boleć. Czyta pani scenariusze młodych ludzi, jest pani w stanie ocenić po przeczytaniu odcinka, zobaczeniu jakiejś sceny, że to będzie wypał lub nie wypał? Po jednej scenie może nie, natomiast po przeczytaniu jakiegoś próbnego odcinka jestem w stanie przewidzieć, czy warto z tą osobą pracować dalej, bo zawsze to jest do pracy dalszej, do doskonalenia, ale czy jest jakiś potencjał? Tak, tak. W ten sposób zresztą znajdujemy współpracowników do swoich zespołów. Często są to osoby kompletnie nieznane, które zaczynają dopiero i właśnie takie próbki potrafią dużo powiedzieć o możliwościach. Ktoś nie skorzystał z pani rady i okazała się produkcja niewypałem? O tak, oczywiście się zdarzało, natomiast powiem pytam szczerze... Pytam konkretnie o Zenka, bo byłam zaskoczona, no, tak, jak przeczytałam, tak, że pani maczała w tym palce, czy miała maczać, okazało się inaczej. Tak, 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 tak. Myślę, że źle zrobiono, nie słuchając moich rad, ale no cóż, tak to wyglądało, trochę tam powstało takie niedopowiedzenie, ponieważ prezes Kurski myślał, że ja cały czas nad tym trzymam pieczę. Ja natomiast po prostu pytałam, co się dzieje, czy może obejrzeć materiały, czy może obejrzę jakąś układkę montażową. Mówili nie. I nagle się okazało, że powstał film, który był kompletnie inny niż scenariusz, który ja konsultowałam. No i co zrobić? No, tak to wygląda. Natomiast oczywiście bywają takie sytuacje, że ktoś kompletnie nie słucha i wprost to mówi nie i uważa, że te rady są niesłuszne. To jest jego prawo. Chociaż ja na przykład bardzo lubię taką rolę script doktora tak zwanego, czyli takiego lekarza scenariuszy. Bardzo to lubię, bo uważam, że patrząc z zewnątrz na jakiś projekt ma się często dużo jaśniejsze i takie ostrzejsze spojrzenie. I można wiele rzeczy zauważyć i wychwycić. Bardzo lubię taką pracę i jeśli mam taką propozycję, to tak robię. Natomiast bywa oczywiście śmiesznie. Miałam kiedyś, jak zaczynaliśmy pracę przy Barwach Szczęścia i zgromadziłam zespół ludzi, z którymi wcześniej nigdy nie pracowałam i spotykaliśmy się, pracowaliśmy. Była jedna koleżanka, która no tak rzeczywiście, jak to żeśmy się śmiali, patyk w szprychy ciągle wkładała i ciągle coś jej się nie podobało. No i już naprawdę było ciężko z nią pracować i ja się tak strasznie długo biłam z myślami, że chyba jednak muszę jej podziękować za współpracę, bo też rozwalała trochę zespół od środka i z bólem serca, ale umówiłam się z nią, żeby właśnie zakomunikować, że już dziękuję bardzo, ale chyba się musimy rozstać. No i serial był już wtedy w emisji, pierwsze odcinki. I ja przyszłam właśnie taka zmarnowana na to spotkanie. Zanim zdążyłam otworzyć usta, to ta autorka młoda powiedziała, mówi, wie pani, oglądam te odcinki, uważam, że to jest nieciekawe, serial nie spełnił moich oczekiwań. No więc bardzo się uśmiałam. Po czym po latach, chyba 10, odezwała się do mnie i powiedziała, pani Lono, wydaje mi się, że nie miałam racji. Bardzo chętnie. Także to dosyć była sytuacja. A łatwo pani było odchodzić? Także ona odeszła, bo jej się nie podobała. Pani przyzwyczaiła widzów, że odchodzi. Kiedy pani czuje, że to jest właśnie moment, że już teraz? Kiedy za lekko mi się to pisze. Albo kiedy już piszę... Lubi pani mieć trudno. Nie, kiedy piszę wręcz z bólem już. To znaczy z takim poczuciem... Wypalenia? Wypalenia, zjadania własnego ogona, takiego powtarzania, kiedy zaczynam czuć, że już nic innego nie napiszę, kiedy się boję właśnie tego, że nie będę potrafiła, ja na przykład z Klanu odeszłam, bo stwierdziłam, Boże, ja już będę całe życie pisać dialogi doktorowi Lubiczowi i tak sobie pomyślałam, no nie, dziękuję uprzejmie, nie chcę tego.
I odeszłam po prostu. Oczywiście też z dużym wyprzedzeniem uprzedziłam kolegów, producentów, żeby mogli się jakoś przeorganizować. I z każdego projektu odchodziłam też na tej samej zasadzie właśnie. Natomiast ja uważam, że scenarzysta to jest tak zwany wolny zawód i to słowo wolny no, musi mieć odzwierciedlenie. Nie powinno uwiązywać. Czyli tak. Myśli pani, że te telenowele, bo w przypadku Klanu jest to chyba dobre określenie, i inne seriale powinny już się skończyć, gdyby je pani robiła, by się skończyły? Mówię o Klanie, M jak miłość, Barwa szczęścia. To pewnie by się nie skończyły, bo pewnie by były takie same popularne, jak są nadal. Mhm. Ale gdybym ja decydowała, to ja bym je zdjęła z anteny. Ale z drugiej strony, gdybym była kimś, kto decyduje, czyli na przykład prezesem telewizji, to bym ich w życiu nie zdjęła, ponieważ... Ciągle mają oglądalność. Tak, telewizja publiczna, szczególnie program drugi, stoi na tych serialach, które wyprodukowaliśmy, czyli M jak miłość, Na dobre i na złe i mhm. Barwy szczęścia. Więc interesem nadawcy jest to, żeby nadal one były i żeby... przyciągały nadal widzów. Natomiast na szczęście nie jestem nadawcą. Byłam współproducentem tych seriali Poza na dobre, więc miałam jakieś poczucie odpowiedzialności, ale zawsze zostawiałam ten zespół w dobrej kondycji. Ciągle pani konsultuje chyba Barwy szczęścia, tak? To... Trochę tak. Właśnie nawet mamy dziś i jutro naradę scenariuszową i tam się na chwilę wpadnę i posłucham, co tam wymyśli ciekawego i ewentualnie coś im podpowiem. Czytałam, że jak są w kryzysie, wymyśla pani jakiś spokojny wątek. No tak, no coś trzeba zawsze, a czasem po prostu mówię, nie, no już skończmy tę nierówną walkę, już to nic z tego nie będzie, już nic nie wymyślimy. I oni mówią, no zaraz, nie, jakoś coś się wymyśli zaraz i nagle zaczynają coś rzeczywiście intensywnie kombinować i to wychodzi na dobre. Natomiast powiem szczerze, że naprawdę było tak w pewnym momencie, że po prostu na myśl o tym, że mam napisać kolejny odcinek, no po prostu płakałam rzeczywiście. Nie dlatego, że nie umiałam tego zrobić, tylko dlatego, że miałam poczucie tak strasznego wypalenia i takiego kompletnie niezainteresowania tym, co robię. Ja mogłam pisać naprawdę odcinek Barw szczęścia przez sen. Mhm. Ale właśnie to jest najstraszniejsze. To gratuluję tej odwagi i rozsądku odchodzenia. Mało osób w tej branży to ma. Nad czym pani teraz pracuje? Teraz pracuję nad nowym scenariuszem kinowym. I no to jest film, który jest jeszcze pewną tajemnicą. Film taki lekki, rozrywkowy, ale nie mogę powiedzieć, co to jest. To jest adaptacja książki, ale no mówię, na razie jeszcze nie mówię o tym. Potem zabieram się za adaptację swojej własnej powieści Idealna rodzina. Właśnie chciałam o to spytać, bo już oczyma w wyobraźni, kiedy czytałam tę książkę, widziałam aktorki, które mogłyby się wcielić. Tak, więc właśnie za to się zabiorę, jak skończę ten scenariusz, nad którym pracuję w tej chwili, to zabiorę się za tamto. Troszeczkę jeszcze pomagam zespołowi Stulecia Winnych, bo już czwartego sezonu nie będę robić. Ostatniego, jak mnie. Tak, jako kierownik literacki, ale w tej chwili wymyślamy tak zwane storyline, czyli całą historię, ponieważ to już bardzo odbiega od książki. Zresztą trzeci tom jest zdecydowanie najsłabszym tomem, pisany w dosyć dużym pośpiechu. A poza tym myśmy wprowadzili wcześniej tyle zmian, że już teraz konsekwencja tych zmian jest taka, że właściwie te fabuła serialu i książki się troszeczkę rozjechały. Aubena to absolutnie rozumie i akceptuje. Właśnie mówiła pani, że bardzo trudno się pani przy tym serialu pracowało. Dlaczego? To jest bardzo trudny projekt. Po pierwsze dlatego, że to jest... w sensie wydarzeń, historii, dość ciężki, trudny. Mhm. Ciężkie czasy, krwawy. Ciężkie wydarzenia. No, ta rodzina jest doświadczana rzeczywiście na rozmaite sposoby, a i też historia naszego kraju przez te 100 lat ostatnich się zmieniła. Prawda? Są oczywiście momenty radosne, ale zaraz po nich następują jakieś wydarzenia, które są bardzo tragiczne, dramatyczne. Poza tym to jest rzeczywiście, adaptacja jest w gruncie rzeczy dość trudną rzeczą. Wydaje się, że to jest łatwiejsze, bo się ma już jakąś historię, ale jednak papier jest cierpliwy, można napisać wszystko,
Można mieć nieograniczoną wyobraźnię, można mieć po prostu mnóstwo czasu i papieru, żeby to zadrukować, że tak powiem. A już ekran nie. Ale ekranizacja musi się mieścić w pewnych ramach czasowych, w pewnej ilości odcinków, w pewnej dramaturgii każdego odcinka i tak dalej. W związku z tym wcale nie jest to takie proste. To był bardzo ciężki projekt i myśmy w ostatni na przykład sezon, ten trzeci, którego zdjęcia się za chwileczkę zaczynają, to niektóre odcinki poprawialiśmy po 10-12 razy. Także to jest rzeczywiście, to jest rok bardzo intensywnej pracy. I teraz no mówię, tylko troszeczkę pomogę przyjaciołom, żeby te storyline jakoś ułożyć, żeby ten podstawowy materiał, na którym będą pracować, ale ktoś inny już będzie kierował tym. Ponieważ ja po prostu już jestem no, trochę zmęczona, jednak jestem niezależnie od mojej jeszcze energii i chęci pracy, to jestem jednak emerytką i już siedzenie po 15 godzin przy komputerze to nie jest dla mnie. Ale emeryturze jeszcze pani nie myśli. Ale ja już jestem na emeryturze. O, proszę. Mam zieloną legitymację ZUS-u. Oczywiście, że tak, ja mam 66 lat, więc jestem już na emeryturze. Pytam dlatego, że jest pani ciągle czynna zawodowo i wszędzie to nazwisko się pojawia. Tak nie będzie, oczywiście. No piszę cały czas też felietony do Teletygodnia, także co tydzień muszę napisać jednak tę stroniczkę tekstu, co wcale też nie jest zawsze takie łatwe, szczególnie jak była pandemia, nie było żadnych nowych produkcji i tak dalej, o czymś też trzeba było pisać. I to jest taka moja stała działalność. No, jestem szefową z Gildii Scenarzystów Polskich, czyli naszego związku zawodowego. Jestem ekspertem w tym roku jeszcze do końca roku Instytutu Sztuki Filmowej, więc za chwilę we wrześniu dostanę kolejną porcję scenariuszy do oceny, które ubiegają się o dotacje. I to jest też bardzo taka odpowiedzialna praca i trzeba to bardzo wnikliwie rozpatrywać i pochylić się nad tym naprawdę z uwagą i poświęcić temu dużo czasu. No właśnie ten jeden scenariusz, który jest tajemnicą. Tak, który jest tajemnicą, potem ten scenariusz według Idealnej Rodziny. No ostatnie prace też, znaczy ostatnie, no zdjęcia się skończyły, więc teraz montażowe prace, dźwiękowienie, wszystkie rzeczy związane z filmem Koniec Świata, czyli Kogel Mogel 4. Więc no myślę, że starczy mi czasu jeszcze na trochę życia prywatnego, ale nie tak wiele. Co jest w życiu najważniejsze według pani? To znaczy dla mnie zawsze najważniejsze było życie rodzinne, życie prywatne. Praca to jest coś istotnego, ale prawdziwe życie jest gdzie indziej. Ja nigdy nie, chociaż byłam często bardzo zajęta i rzeczywiście pochłaniało mi to dużo czasu, ale w sensie mojej emocji, mojego zaangażowania takiego psychicznego zawsze ważniejsze były dla mnie relacje międzyludzkie z najbliższymi, z przyjaciółmi. To zawsze było dla mnie ważniejsze i to jest dla mnie najważniejsze nadal. I do tej prawdy dochodzą dwie bohaterki pani powieści, bo właśnie zgrabnie do tego chcę przejść, chociaż już się przewijały tytuły. Pani mnie z kimś pomyliła i Idealna Rodzina. Czy jeśli bym je polecała znajomym, bo jestem świeżo po weekendowej lekturze, mam prawo powiedzieć, że przeczytaj Idealną Rodzinę, pani mnie z kimś pomyliła, to dowiesz się więcej o Łebkowskiej. Są tam wątki autobiograficzne. Tak, oczywiście, że są. Tak, są. I na pewno te obydwie książki w dużym stopniu bazowały na moich osobistych doświadczeniach, ale zostały no, w jakiś tam sposób przekształcone, przerobione. Bohaterki szczególnie lubią te filmy, co pani. Tak, ale szczególnie w Idealnej jest książka trochę, jak pani wie, z pewnym wątkiem prawdopodobnym. Pojawiają się nagle, no nie wiadomo, czy duchy, czy postacie. Czy objawy choroby psychicznej. Objawy choroby psychicznej są to. W każdym razie ja się śmieję właśnie, że przede wszystkim można się dowiedzieć, do czego doprowadza zbyt długie pisanie seriali. Bo moją bohaterkę Idealnej Rodziny doprowadziła do tego, co właściwie jest objawem pewnej choroby psychicznej. A wzięło się to z tego, tak jak w książce się to zaczyna, pewna dziennikarka mi zadała pytanie. Idiotyczne, kretyńskie, o, przepraszam. Kretyńskie, tak? Czyli z którą z postaci z moich seriali bym się najchętniej zaprzyjaźniła, czy coś takiego. Ja powiedziałam, no przecież, przepraszam bardzo, to jest tak głupie pytanie, dlaczego głupie? No, bo nikt tak dobrze nie wie jak ja, że te postacie nie istnieją, jak ja się mogę przyjaźnić z kimś, kto nie istnieje.
I rzeczywiście tak było, że ja po prostu zamykam laptop. W momencie, kiedy piszę, to ten świat musi być prawdziwy i musi istnieć. Jak zamykam klapę laptopa, to ten świat przestaje istnieć. To jest moim zdaniem jedyna metoda, żeby zachować no właśnie po prostu... Światły umysł, zdrowy umysł. Psychiczne zdrowie rzeczywiście. I powiedziałam kiedyś, że jeśli zaczną mi się śnić w nocy bohaterowie moich seriali, to będzie to dla mnie sygnał, że powinnam się zwijać z tego interesu i trochę tak rzeczywiście jest. Tutaj tej mojej bohaterce nie zaczynają się śnić, a wręcz po prostu zjawiają się w jej domu. Ale zmieniają jej życie i to na lepsze. No, bo ja zawsze lubię happy endy, więc dlatego można było skończyć tak, że ona jednak naprawdę nie wyjdzie z tego szpitala psychiatrycznego, nawet przez uciekła, okno. Uciekła. Bardzo się cieszę, że powstanie ekranizacja Idealnej Rodziny. Myśli pani już o obsadzie? Pewnie będzie pani miała na nią wpływ. Jakieś tam, ja jako czytelniczka swoje wizje mam. No oczywiście, że też, tak. Kogo pani widzi w roli Anny? No nie mogę mówić, nie mogę mówić, ale na pewno to może będzie... powiem, kogo ja bym widziała. No. Kożuchowską. No proszę, bardzo dobry typ. Tak, dzięki. Ale ktoś mi ostatnio powiedział, że na przykład... Chociaż Stenkę. Agata Kulesza też mogłaby być bardzo dobra. A no racja. Na pewno aktorka w tym wieku rzeczywiście. Małgosia Kożuchowska moim zdaniem jest świetnym typem. Przede wszystkim też dlatego, że ona umie grać komedię. Czego ale i dramaturgię. Ale i dramat, i komedię właśnie. I co pokazała na przykład w Rodzince, że umie grać też komedię. Bo kiedyś takich możliwości nie miała. Więc myślę, że jest też dobrym typem. Ale myślę, że na przykład Agata Kulesza też bardzo dobry typ. Zobaczymy. No, to jeszcze przede wszystkim muszę to napisać. Po drugie, musimy zdobyć na to pieniądze. Będę miała wpływ, bo będę pewnie producentem. Życzę powodzenia. Zastanawiam się nad tym biednym Jankiem. O, to jest przecież bardzo pozytywna postać. Ale kto by go zagrał? No nie wiem. Czekam no z niej. Czekam nawet mówi się, że jest wielu takich aktorów, sympatycznych mężczyzn, ciepłych, których byśmy życzyli sobie na zięcia, ale niestety... W sumie powiedziałam biednym, ale to jest mega silny facet, który jest ostoją Anny. Tak, tak. A poza tym, wie pani, mówię, to jest takie coś, że życzylibyśmy sobie kogoś takiego na zięcia, tylko że potem okazuje się, że nasze córki wybierają jakichś słodkich łobuzów, prawda? To też jest ciekawe swoją drogą. No właśnie, właśnie. Więc trochę takiej prawdy w tym też jest. Jak jest czytana Idealna Rodzina? Jest na rynku od lutego? Niestety trafiła na pandemię, ponieważ... Ale doskonały czas, żeby czytać. No tak, ale były zamknięte księgarnie. Było tak, że jednak oczywiście można sobie kupić, ale wydaje mi się, że wszyscy byliśmy tacy trochę zszokowani tą sytuacją i jednak zanim żeśmy się pozbierali i zaczęliśmy zastanawiać się, jak mamy żyć w tym lockdownie, to zapomniało się i o reklamie i tak dalej. No wiemy o tym, że po prostu tak to wszystko działa, że to chwilę trwa ta reklama, prawda? Przez chwilę książka jest gdzieś na tych głównych półkach przy wejściu w księgarni, potem zastępują inne książki ją, więc ona nie sprzedała się tak dobrze, jak ja bym chciała. Mam nadzieję, że może jeszcze w jakiś sposób wrócimy do niej. Myślę, że być może jeśli będzie informacja o ekranizacji, to książka też w jakiś sposób jeszcze drugiego życia dostanie, ale to na razie na pewno sprzedała się gorzej niż Idealna Rodzina, niż pani jest. Pomyliła, chociaż uważam, że nie jest wcale gorszą książką, jeśli nie lepszą. Uważam, że lepszą. Chociaż tak. bardziej smutną, ale z takim samym happy endem, jak pani mnie z kimś pomyliła. Tak, tak. Więc mówię, no troszeczkę niestety ta pandemia tak wpłynęła. I teraz na przykład też jest tak, że jeszcze właśnie no my dzisiaj rozmawiamy też przez internet. Nie ma tych spotkań bezpośrednich. Autorskich. Autorskich spotkań, czyli też nie ma takiej możliwości, żeby gdzieś przypomnieć tę książkę i żeby ona zaczęła docierać znowu do czytelników. Ktoś to musi w jakiś sposób zastymulować, więc... To przypominamy teraz wszystkim naszym słuchaczom. Są to uczestnicy, słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku, poślą po rodzinach, więc może wzrośnie. Dobra, czy ma pani jeszcze jakieś zawodowe marzenia, czy osiągnęła już wszystko? Oczywiście ja miałam zawsze jakieś zawodowe marzenia, żeby zrobić jakiś film taki. Zawsze to jest takie marzenie, żeby zrobić taki film, jakiego jeszcze nie zrobiłam, prawda?
Ale wiem, też doskonale znam swoje możliwości i ograniczenia i w związku z tym wiem, że pewnych rzeczy nie zrobię już. Natomiast zawodowych marzeń wielkich nie mam już. Może bym chciała napisać sztukę teatralną, bo tego jeszcze nie próbowałam i może to by mi się udało jeszcze zrobić. O, taki mam troszeczkę. Może nie jest to marzenie, ale to jest taki plan, że może coś takiego jeszcze zrobię. Natomiast już wielkich marzeń zawodowych nie mam. Wydaje mi się, że jestem już na tym etapie życia, że odniosłam tyle sukcesów i miałam tyle frajdy w kontakcie z publicznością, z widzami, z czytelnikami, że naprawdę nie mogę narzekać. Jestem spełniona, jeśli chodzi o swój zawód i niech teraz inni robią. Mają pole do popisu. Tak, oczywiście. A ja chętnie pomogę. Już tak drogą końca, ja ostatnio szukałam pracy i na rozmowie kwalifikacyjnej zostałam zaskoczona takim pytaniem, żeby pani coś ciepło o sobie opowiedziała. I gdybym teraz panią mogła prosić, żeby pani coś ciepło o sobie opowiedziała. Ha, to trudne jest rzeczywiście, natomiast ja myślę, że tak w głębi duszy, mimo że uchodzę za osobę dość ostrą, dość zdecydowaną i czasem nawet taką bardzo wymagającą współpracy, to mogę powiedzieć, że chyba jestem tak w głębi duszy naprawdę dobrym człowiekiem, bardzo empatycznym, który lubi pomagać. I na pewno gdybym miała się zastanowić, co bym chciała, żeby było napisane w moim nekrologu czy na moim nagrobku, to na pewno bym wolała, żeby napisane było, że była dobrym człowiekiem, niż że była królową seriali. Bardzo pani dziękuję. Moim i państwa gościem był dobry człowiek, pani Ilona Łebkowska, królowa polskich seriali. Dziękuję bardzo, dziękuję państwu.